Servus, ich bin Zurich. Tak, proszę Państwa, wróciłem do Polski. Servus, proszę Państwa, ich bin Zurich. Wróciłem aus Deutschland do Polski. Trochę mnie nie było. Wiem, nikt nie czekał, ale słuchajcie, to będzie chaotyczny odcinek, jak każdy odcinek w sumie, w moim wykonaniu. Ale będzie to zbiorczy odcinek z różnymi tematami, więc znając moje gadanie i mój sposób pierdolenia, to może być długi odcinek. No, ale mam nadzieję, że nie za długi, bo ja też sam nie lubię siebie długo słuchać. Więc wróciłem do Polski. No. Do Polski. Ja... Powiem wam tak: jak jestem za granicą, nie? to pomimo tego, że człowiek ma dostęp do internetu, to nie za bardzo wie, co się dzieje na świecie, co się dzieje. Tym bardziej w polskiej polityce. No wiadomo, będąc u Niemca, wiedziałem, że jest ofensywa, czyli znaczy ofensywa, no nie jest ofensywa. No, wyłamanie, atak w obwodzie kurskim, ale nie za bardzo wiedziałem, co tam w Polsce, polskich politycznych świń Dlatego uwielbiam się do Twitter, bo wchodzę na Twittera i ja nie muszę czytać, wiecie, artykułu, nie muszę oglądać wiadomości. Wystarczy, że odpali mi się taki tweet.

Okej, okay, nie będę tutaj gadał o Niemczech i polskiej polityce, choć naprawdę był chill out. Wyciszyłem się. I naprawdę dużo bym tam nagrywał, ale nie miałem kompa ze sobą, więc montowanie RO 4K na 6GB. Mam taką, ma 6 czy 8? Może 8 MacBooku. To nie byłby dobry pomysł. Ale prawdopodobnie w następnym roku przenoszę się do Niemiec, na Bawarię. Zastanawiałem się pomiędzy Portugalią a Bawarią, lecz Portugalia jest, no jest za daleko. Mam za dużo rzeczy, musiałbym sprzedać meble i tym podobne. I słuchajcie, zaczniemy od informacji najbardziej nudnej. Może nie najmniej istotnej, ale jest to temat od dłuższego czasu, który wieje nudno. W poniedziałek odbyła się nie kąpiel kwietniowa odbyta, ale. Konferencja, druga konferencja do Fame 22 na legendarnym Stadionie Nałodowym, gdzie ludzie, nie ma co gadać. Stypa. Family-friendly content. Wodarze Fame FMA ewidentnie są obstrani tym, że mogą ich wyjebać z Narodowego. W sensie, no, to się nie wydarzy teraz, ale bali się tego, że jeżeli byłoby zbyt kontrowersyjnie, no to mogłaby być lipa. No i już sam fakt, że Maja Staśko wysprzęgliła się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Co jest. No, to jest naprawdę śmieszne. Osoba, która brała w tym udział, rozumiesz to? Jak ja bym brał udział jako żołnierz, który jest na wieży strażniczej w obozie Pracy, ale brałem udział przez krótki czas i potem bym się wysprzęglił, Do ONZ. To sprawia, że jestem lepszym człowiekiem. Może by sprawiło, bo. Dobra, nie, to nie jest dobre porównanie. Jednak obozy koncentracyjne. Kiedyś po prostu trzeba nagrać odcinek. Holokaust, Nowe Spojrzenie. Ale nie teraz. Może nie bez takich porównań. No, ale wiecie, no. Maja Staszko brała udział u Czeczenów, gdzie włodarzem był. Naczelny polski seksista brała udział czynny reklamując Buchmachera i legitymizując swoim nazwiskiem te wszystkie przezwiska c -wordy i P-wordy. I to nie ma znaczenia, że przekazała jakąś kwotę na jakieś tam kurwa dziwne, śmieszne ngo które z reguły nie pomagają, po prostu pomagają tylko sobie. Więc Frajem się obstrał. Nie ma co komentować tej konferencji, bo była stypa. Jeżeli uważasz inaczej, to znaczy, że masz 12 lat. Ale jest jedna rzecz, którą chcę poruszyć w związku z ma, bo włodarze, szczególnie pasternak, oni potrafią się bardzo obruszyć na to, jeżeli nazwiesz ich, nazwiesz go frajer, tak? To chyba przepraszam już za to i pamiętam jaki zawodnik Fame miał, ale był jakiś zawodnik, który nazwał właśnie wodarzy Fm frajerami. Potem przepraszam, bo pasternak się obruszył, ale no oni są frajerami. No bo jeżeli masz sytuację taką, że jesteś taką rodzącą się federacją frek tak, dopiero zaczynasz i masz grupę sportowców Osoby, które plują na Twoją federację, mówią, że to jest wstyd, że to jest upadek społeczeństwa, upadek człowieczeństwa, że to jest po prostu patologia, że to nie jest prawdziwy sport. Plują na siebie ci ludzie, robią ci, ją, robią ci złą pracę, tak? A potem tych ludzi zatrudniasz, dajesz im pieniądze, to czy to nie robisz ciebie frajera? Bo jeżeli pasternak rozpara, no uważacie się, że jesteście ludźmi charakternymi, to nie lepiej właśnie być taką osobą, która jest pamiętliwa i a, ja sobie zapamiętałem panie Adamek, coś pan mówił na temat mojej federacji, czy inny ty tam sportowcu, co gadałeś. Max, co możesz mieć do czynienia z fejmem, to na trybunach. Żadnych VIPów. Żadnego zapraszania jako gość specjalny. No, to jakie to jest? dajesz kurwa zarobić pieniądze człowiekowi, który rok temu, dwa lata temu ciebie obrażał, bo myślał, że nie będzie w tym dużych pieniędzy, a gdy pojawiły się duże pieniądze, to zapaliły mu się oczy i jest w stanie klękać do miecza. A ty wyciągasz swoje berły i dajesz je opierdolić. No, nie masz wstydu. To jest federacja, która pozwala zarabiać swoim ex-haterom. No nie ma takiego przypadku, że ktoś cię wyzywa i ty mu za to płacisz. I ktoś by powiedział, no ale dają im zarobić. No dają im zarobić. Fame zarabia na Adamku oczywiście, ale Adamek też zarabia duże pieniądze. Tak nie powinno być. Bo na przykład taki Daniel Magical. On pokazał coś, co jest szalone w tym świecie. Że ludzie płacą pieniądze, żeby kogoś wyzwać. Rozumiesz to? Twoje ciężko zarobione pieniądze wydają. Na przykład, potrafią ludzie wysłać 25 zł i napisać. Jebać cię Daniel, jesteś śmieciem. <laughs> to jest jak, byś otworzył okno i wyrzucił te 25 zł. Nawet nie, bo może ktoś potrzebujący. By podniósł te 25 zł. Albo ktoś, kto nie potrzebuje tych pieniędzy, ale 25 zł to 25 zł. Bo Daniel Magikal proszę Państwa, tak, przychodziłem płynnie. Widzisz, jak to się robi? Przechodzimy płynnie do kolejnego tematu. Daniel Magikal powrócił ze swoimi streamami. I zobaczcie, może nie jestem profesorem, ale uważam, że przynajmniej doktorem jestem w zakresie znajomości persony Daniela Magikala. I uważam, że ten magikal non-stop jest z sobą. On odpalił streama urodzinowego z nową aktorką, z nową Nikitą, ze starym PZETem. I proszę Państwa, no to magikal jest od pewnego, od kilku lat jest ukształtowany już w taką stałą formę główna. Bo na początku, jak się obserwowało magikala, jak jarał się tym, że o kurwa, takie pieniądze wpadają i chce pomóc rodzinie, i ludzie na początku wierzyli, że on nie jest obudnikiem, tucznikiem, fasiarzem, tak. Jeszcze nie miał złamanej Tibi i Fibi, jeszcze nie było słynnej nosa cheaty. To ludzie wierzyli w to, że Daniel Magikal chce odmienić swoje życie, ale potem pieniądze zrobiły mu kociołek w głowie i zamienił się właśnie w tą podfasz, którą jest. Magikala, w człowieka, który moim, moim zdaniem nie ma tak skompromitowanego człowieka w polskim internecie, ale zarazem. On w tą kompromitację ma wyjebane i kompletnie go to nie rusza. No bo mamy sytuację ziomka, którego na wykopie lata jego grzyb, ale jest w takim formie, kurwa, mega zzumowanym. Wyszły wszystkie jego kłamstwa. To, że rozpijał matkę, bił matkę kulą, brat do bidula, on do więzienia. No było kurwa zamachy bombowe. No i najnowszy wyciek, tak, że jest zdjęcie, że ma pompkę do kutasa. Jeszcze owinął to w, w pończochę gochy. No słuchaj, no, ja rozumiem, nie? Chódź, że chcesz zaruchać, no ale no, nie mógłbym uprawiać, nie mógłbym się ruchać z kobietą inaczej, nie mógłbym uprawiać miłości. Znaczy, nie lubię to słowa uprawiać miłość. To jest, to jest jak uprawia, uprawia to się pole. Rolę się uprawia, Marcina. Kochać się z kobietą gdy obok mnie śpi najebany Mariusz. Ja pierdolę. <laughs> Tam nie poczujesz pussy juice. Tam poczujesz zaropiałe stopy Mariusza. Wampira z Draszei, robaka z Terrarium. Więc Magikal odpalił streama. I klasyczna była stypa, bo Magikal od dłuższego czasu jest obsrańcem. Stypi. No ale Powiem Wam tak: to, co ludzie potrafią zrobić, żeby mieć trochę tego zasięgu, że pojawiają się takie persony jak Cio ze swoją dziewczyną, najlepsza polska dziennikarka i jej nowy żigolak. Tylko po to, żeby otrzymać trochę atencji z TikToka, brakowało tam naprawdę obstranego tronu, obstranej kanapy Magikala, aby jeszcze bardziej upodlić ludzi dla zasięgów, że usiądą na obstranej kanapie, tylko żeby trochę ruchu z TikToka. Przeszło do mnie. Co jest w ogóle niesamowite, jaką broń niszczycielską stworzył Xi Jinping, który wygląda jak Kubuś Pochatek. Co Chińczycy robią z umysłami naszych młodych obywateli Unii Europejskiej i Ameryki Północnej? Co robią Chińczycy? że ludzie są w stanie pojawić się na streamie u fasiarza, aby otrzymać upośledzony kurwa cloud. No bo słuchajcie, publika Magikana to jedno są tacy jak mi, my, tacy jak ja, którzy go nie znoszą i lubią patrzeć jak on się potyka, jak po raz kolejny, jak gówniany Feniks odradza się w tym gównianym popiole, żeby znowu się rozpuścić, ale potem znowu przyjdzie mróz, on stwardnieje i tak to jest taki cykl z pierdoleniem Magikala. No ale ludzie, którzy go lubią, no to ta TikTokowa społeczność to jest retarded. To jest coś, co nie powinno mieć żadnych praw. Powinno być w anz głosowanie za tym, żeby w społeczności TikTokowej, która lubi Daniela Magikala, powinny być odebrane prawa wyborcze. Rozumiesz? Stream był stypiarski, był potencjał na zadymę, na dymę, bo czpezet przede wszystkim. I jedynym ciekawym momentem tego streama był nasz kochany człowiek, który wygląda jak postać z Harry'ego Pottera, ten goblin. Brakowało mu tylko skrzydeł. Pan który nie hamował się. I pocisnął młody magikalowy. Za chwilę. To wypierdam! Ma... Weź, nie kurwa. Nie, 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 nie. No ale co to ma być do Ale on się na tym przestań. Nie, nie, nie. Ale jeżeli mamy do czynienia z godzinnym streamem, a mamy tylko taki mały wyrywek, no to faktycznie, no Niech on zostanie w tej TikTokowej społeczności, Daniel Magika. Ale 2000 zarobione. Przypominam, kiedyś. Magikal wyciągał i 15 dziennie i dychę. Tak? 850 zł na streamy w ciągu dnia to był mega sobie wynik. Magikal wtedy kończył streama. Ale przejdźmy teraz płynnie do związku. Bo miało miejsce wydarzenie. Jeszcze nie wiem, czy do końca potwierdzone, ale para małżeńska, para jednopłciowa. Alan Kwisilski i Skulak rozstali się, pokłócili się ponad o sipę. No, niestety, Pussy magnet potrafi przyciągnąć nawet twojego najlepszego ziomka, żeby zakłócił ten kurwa magnes. Skulak, człowiek, który kiedyś parał się pracą, gdzie nie ma wstydu, kładł gładzie, czy pracował na budowie w Hamburgu. Rzetelna, sprawiedliwa praca, za którą miał pewnie płacone, chociaż obserwując jego filmiki BHP no i sposób jego wykonywania pracy wkładał go w szereg nieprofesjonalnych pracowników budowy, a bardziej takich Polaków, budowlańców. Spodenki, brak koszulki. Najważniejsze, żeby był pet, żeby było piwo po robocie lub seta i grała muzyka. Dużo przekleństw i krzyków, ale robota będzie zrobiona ale bez żadnego bezpieczeństwa. Skulak, który właśnie porzucił pracę w Hamburgu na rzecz tańca, który moim zdaniem dużo ludzi chyba nie zdaje sobie sprawy. Tańc Skulaka jest swojego moim zdaniem jest to taki tribut dla wszystkich torturowanych osób podczas y, reżimu Sadama Husseina, Ponieważ jego tańce bardzo przypominają ludzi, którzy byli na przykład w jakichś y, wiecie, no, w katowniach irackich Podłączani do prądu. Były im wyrywane paznokcie, ściskane jądra, i pewnie, jeżeli byś nie był przywiązany do krzesła, to w taki sposób byś skakał. Bo wszyscy myślą, że skulak tak tańczy, ale myślę, że to jest większa misja skulaka, że on jednak może poznał jakichś Irakijczyków na robocie w Hamburgu i stwierdził: O, macie straszną historię. No, faktycznie w tym Al-Sam al, al było strasznie. Więc ja będę, albo pewien Irakijczyk mu pomógł gdzieś w Hamburgu, bo upadł, bo coś tam pomógł, mu wyciągnął pomocną dłoń, mu robotę, dał mu drugą szansę i okej, okay, to ja w ramach szacunku do ciebie, Hasan, przez całe życie będę wykonywał taniec waszego plemienia, aby oddać hołd tym wszystkim ludziom, którzy byli pomordowani lub torturowani w irackich więzieniach, i ja będę w ten sposób tańczył w Polsce. No i rozstalić. Kwiecińska i Skulak No nie są razem Niestety Kobieta weszła Między nich, ale proszę Państwa Skulak Nie wiem czy wiecie, nagrywa piosenkę To jest jakaś taka nowa, nowa moda Wolałbym żeby, wszyscy, żeby moda Wśród influencerów była taka, że zakażają, zakażają się wirusem HIV Niż tworzą piosenki, bo Psuje to rynek, kurwa Może Osoby, które produkują Aparaty słuchowe mogą być zadowoleni, bo słuch młodych ludzi może się pogorszyć przez to, ale z kulach wypuszczę piosenkę jeszcze jeszcze piosenka nie jest dostępna, więc nie możemy ocenić tego dzieła, ale po zajawce można stwierdzić, że będzie to grube. Marty Renti też wypuszcza piosenkę. Ona już wypuściła kilka, bo chodziła na lekcje i jednak uważam, że nie będziemy słuchać tej piosenki, gdyż wolę posłuchać odgłosów szczekających psów w okolicznym schronisku. Psów, które szczekają przez godzinę bardzo intensywnie. Wolę tego słuchać niż twórczości Marty Renty. W ogóle jest jakaś dziwna moda, że ktoś wypuszcza trzy piosenki i nagle pojawia się jakiś menago który chce zarobić dużo pieniędzy... I robią już koncerty. Ponoć Marty Renty będzie robić koncerty. I to chyba tyle z wiadomości. Widzicie, jakie wiadomości, kurwa, w polskim internecie są potężne? Żadnych. I postaram się znaleźć jakieś pozytywne i być bardziej pozytywnym, bo ktoś zarzucił mi, że tylko krytykuję innych. Ale ja nie mówię tu o wybitnych personach. Nie ma sensu, żebym gadał na przykład, nie wiem, o... Good times, bad times. Czy o vlogach bez planu. Czy ciekawe historie. Bo po co mam o tym mówić, jeżeli to jest ciekawe i to jest profesjonalne? To nie ma sensu. Łatwiej jest gadać o beztalenciach. O półmózgach. O inteligentach. O ludziach, którzy na przykład nie potrafią przeliterować słów. Lub Potrafią na streamie pozdrowić Andreasa Breivika. Bez żadnych bez żadnego zastanawiania, że: Ej, ty chyba kogoś złego pozdrowił. Bo jak jakaś laska wczoraj na streamie właśnie pozdrowiła Andreasa Breivika. Tak jak samo kiedyś Tiger Bonzo nagrał, bo kiedyś można było wysłać do Bonza Donata z pozdrowieniami, i on potem nagrywał odcinek na YouTubie i wrzucał. Tak mi się wydaje, że chyba tak robił. I on miał jakieś genialne pozdrowienie, że pozdrawiam Mao cetonga i chłopaków z placu Tiananmen. I to nie wiem dlaczego, ale do dzisiaj mnie to rozpierdala, że kurwa, chłop to przeczytał, nie? Proszę Państwa, przed nami potężna gala Famy Przed Przedem jeszcze wyjazd do Holandii, ale wrócę dość szybko i będę wrzucał więcej odcinków. Będą odcinki i wysyłajcie mi też jakieś propozycje ziomków, nie? Które, w których warto czuć. I... Może to nie był taki super odcinek, bo chciałem się pokazać przede wszystkim po powrocie, nie? Jakby to powiedział pan Szpakowski, pokazuję, jestem. Więc dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Auf Zain.